Ruch obrotowy to zabawna rzecz. Może nie tyle zabawna, co raczej dziwna. Nie tylko nie można go poczuć, ale też dotyczy dosłownie wszystkiego. Od galaktyk do atomów. Wszechświat to jedna wielka karuzela. To dziwne, udowodnienie, że Ziemia obraca się wokół własnej osi było trudniejsze niż wykazanie, że obraca się wokół Słońca. W roku 1610 Galileusz, ojciec nauki eksperymentalnej, dostarczył pierwszy dowód na to, że Ziemia, podobnie jak wszystkie inne planety, obraca się wokół Słońca. Pokazał przez swój teleskop, że Wenus przechodzi przez fazy podobnie jak Księżyc. Jedyny możliwy wniosek? Wenus obraca się wokół Słońca. Koniec. Planety się obracają. Ale dopiero 241 lat później, 31 marca 1851 roku, Léon Foucault udowodnił, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. Zainstalował ogromne wahadło na wysokości 67 metrów na suficie Panteonu w Paryżu. Grupa naukowców i dziennikarzy przyglądała się, jak podłoga obraca się pod gigantycznym wahadłem. Ziemia się obraca! Krzyknęli po francusku. Kolejnym dziwnym faktem na temat ruchu obrotowego jest to, że mimo iż Ziemia obraca się ze stałą prędkością, jej powierzchnia porusza się z różną prędkością w zależności od szerokości geograficznej. To samo dotyczy każdej planety i gwiazdy. Na równiku powierzchnia Ziemi porusza się najszybciej, z prędkością 1670 km na godzinę. To dużo szybciej niż prędkość dźwięku, która wynosi zaledwie 1225 km na godzinę. W połowie drogi od równika w kierunku bieguna północnego lub południowego na szerokości geograficznej 45 stopni, Ziemia obraca się z prędkością 1180 km na godzinę. Gdy stoisz na biegunie północnym lub południowym, jeden obrót zajmie ci 24 godziny. Jednym z następstw tych różnych prędkości obrotowych Ziemi jest fakt, że w atmosferze i na jej powierzchni tworzą się pasy i pasma. Jowisz oczywiście słynie ze swoich pasów i chmur, które wynikają z obrotu planety z prędkością 45 tysięcy km na godzinę. Pasy i pasma na powierzchni Ziemi często są pomijane, ale występują. Na biegunach mamy biały lód, a między biegunami znajdują się przeplatające się pasy piaszczystych pustyń i zielonej roślinności. Te cechy geograficzne są najlepiej widoczne, gdy patrzymy na obrót Ziemi z kosmosu. Agencje kosmiczne wykorzystują rotację różnicową Ziemi na swoją korzyść. Ich rakiety startują z lokalizacji jak najbardziej zbliżonych do równika. NASA wykorzystuje do tego przylądek Canaveral na południowym krańcu Florydy, a Europejska Agencja Kosmiczna korzysta z Gujańskiego Centrum Kosmicznego, które znajduje się w Gujanie Francuskiej w Ameryce Południowej, niemal dokładnie na równiku. Ponieważ Ziemia pod rakietą niedaleko równika obraca się szybciej, pojazd zyskuje dodatkową prędkość, której nie zapewniają lądowiska znajdujące się na biegunie. Zawsze można oszczędzić trochę paliwa. Wracając do Jowisza, oś obrotów tej ogromnej planety jest jeszcze mniej nachylona niż oś obrotów Słońca. Słońce jest nachylone pod kątem około 6 stopni, podczas gdy Jowisz tylko pod kątem 3 stopni. Jowisz jest ustawiony niemal prosto, co w połączeniu z ogromną prędkością jego obrotów sprawia, że cały dzień trwa tam zaledwie 10 godzin, a planeta stanowi gigantyczny żyroskop. Stabilność żyroskopowa Jowisza w połączeniu z jego ogromną siłą grawitacji stabilizuje cały Układ Słoneczny. Jowisz uniemożliwia zakłócenie orbity innych planet. Bez tej planety, która obraca się niczym stabilny żyroskop, Układ Słoneczny nigdy nie pozostałby nietknięty przez miliardy lat. Układy egzoplanetarne, które charakteryzują się chaotycznymi orbitami, skorzystałyby z żyroskopu podobnego do Jowisza, który utrzymałby je na miejscu. Obroty rządzą. Jeśli chodzi o Słońce, jego rotacja różnicowa ma duży wpływ na aktywność plam słonecznych. Plamy słoneczne czasami pojawiają się na powierzchni Słońca, zazwyczaj na środkowych szerokościach geograficznych, zarówno na półkuli północnej, jak i południowej. Gdy wzrasta aktywność plam słonecznych, przesuwają się one w pobliże równika. Przy biegunach rzadko można je dostrzec. Przez obroty różnicowe gazy na równiku słonecznym poruszają się szybciej niż gazy na biegunach. Ruch obrotowy gazów przekręca linie pól magnetycznych, które pękają.
Plamy słoneczne to erupcje magnetyczne wznoszące się ponad powierzchnię Słońca, które wyrzucają naelektryzowane gazy daleko w przestrzeń kosmiczną, emitując intensywne promieniowanie ultrafioletowe, często w kierunku Ziemi. Nie musisz się obawiać, rotacja różnicowa Ziemi nas chroni. Ziemia obraca się z różną prędkością nie tylko na powierzchni, lecz także w środku. Badania sejsmiczne fal uderzeniowych podczas trzęsień Ziemi wskazują, że metaliczne jądro Ziemi obraca się nieco szybciej niż powierzchnia naszej planety. Naukowcy uważają, że obroty różnicowe jądra Ziemi w wolniej obracającej się metalicznej cieczy tworzą magnetosferę, która wyłania się z biegunów i rozciąga daleko w przestrzeń kosmiczną. Magnetosfera chroni Ziemię przed naelektryzowanymi gazami słonecznymi. Brawa dla obrotów! Mega trzęsienie Ziemi o magnitudzie 9 w 2011 roku, które miało miejsce niedaleko wybrzeża Japonii, przekształciło część skorupy ziemskiej i spowodowało przyspieszenie obrotów Ziemi. Także dzień uległ skróceniu. Niewiele, bo o 1,6 milionowej sekundy, ale przywykliśmy już do tego, że ruch obrotowy Ziemi zwalnia. Ziemia obraca się w korelacji z Księżycem, którego grawitacja oddziałuje na nasze oceany, co wyczerpuje energię kinetyczną obrotów ziemskich, przez co ostatecznie nasza planeta zwalnia. Każda doba staje się dłuższa o tysięczne sekundy. Cóż, chyba muszę przestawić zegarek. Rok przestępny występuje wtedy, gdy co 4 lata dodajemy do kalendarza dzień 29 lutego, aby dopasować się do obrotów Ziemi wokół Słońca, które trwają 365 dni i 1/4 doby. Ale również przestępne sekundy są dodawane od czasu do czasu do zegarków, aby zsynchronizować je ze zwalniającymi obrotami Ziemi. Tak jakby nasza planeta przejmowała się godziną. Od roku 1972 dodano już 27 sekund. Ostatnią sekundę przestępną dodano 31 grudnia 2016 roku, a na zegarkach widniała godzina 17:59 i 60 sekund. Tak, ja też tego nie zauważyłem. Co dziwne, ostatnio obroty Ziemi nieoczekiwanie przyspieszyły. Zazwyczaj Ziemia potrzebuje 86 400 sekund na obrót wokół własnej osi, zgodnie z pomiarem zegarów atomowych w różnych lokalizacjach i koordynacją specjalnej jednostki w Paryżu. Tak? Istnieją ludzie, którym za to płacą. 19 lipca 2020 roku był najkrótszym dniem w historii, o 1,46 milisekundy krótszym niż średnia doba. Jeśli trend ten utrzyma się przez kolejnych 5 lat, być może będzie trzeba dodać ujemną sekundę przestępną do naszych zegarków ze względu na przyspieszające obroty Ziemi. Lepiej, żeby komputery i satelity nie odczytały 1 stycznia o godzinie 00:00. Mówią, że czas nie może biec wstecz. Przynajmniej Ziemia nie zaczęła obracać się do tyłu ani się nie zatrzymała. To byłaby katastrofa. Wszystko zaczęłoby zderzać się ze sobą z prędkością obrotową Ziemi. A jednak właśnie to dzieje się na naszej najbliższej planecie Wenus. Obraca się ona bardzo powoli wstecz, co jest dość nietypowe. Pytasz, jak to możliwe? Istnieje kilka teorii wyjaśniających, dlaczego Wenus obraca się wstecz, podczas gdy wszystkie inne planety poruszają się do przodu. Ciecze wewnątrz obracającej się kuli, takiej jak planeta, charakteryzują się wysoką bezwładnością. Dlatego, gdy na przykład wyjmiesz jajko z lodówki i spróbujesz nim zakręcić, nie będzie się obracać. Ciecz w środku tkwi nieruchomo. To właśnie bezwładność, która opiera się próbą obracania. Jednak gdy po wielu próbach w końcu uda ci się wprawić surowe jajko w obroty, ciężko będzie je zatrzymać. Gdy podniesiesz je i znowu położysz na stole, ponownie zacznie się obracać. To dlatego, że bezwładna ciecz wewnątrz jajka nadal jest w ruchu. Zatrzymałeś tylko skorupkę. Coś podobnego zachodzi wewnątrz Wenus. Czekaj, Wenus? Wsteczna rotacja? Tenis? Myślę, że to nie przypadek. Wiemy, że na planecie Wenus jeden dzień jest dłuższy niż jeden rok. Wenus potrzebuje więcej czasu, aby powoli obrócić się wokół własnej osi, niż aby jeden raz obrócić się wokół Słońca. Ale planeta ta dramatycznie zwalnia o 6,5 minuty w ciągu ostatnich 25 lat. Jeśli wewnątrz Wenus nadal znajduje się ciecz, a jej ruch trwa, w pewnym momencie może kompletnie przestać się obracać, a potem zacząć kręcić się ponownie. No już, Wenus, nie daj się prosić! Cała ta sprawa z ruchem do przodu i wstecz jest bardzo tajemnicza. Wydaje się, że wszystkie obroty powinny obracać się w przód.
Jeśli ułożysz swoją prawą dłoń w kształt kuli i wysuniesz kciuk, wskazując północ, a następnie skierujesz nadgarstek do siebie, mamy do czynienia z ruchem do przodu. Twoje palce po lewej stronie dłoni poruszają się w kierunku do ciebie. Czarne dziury, układy planetarne, galaktyki, atomy i gwiazdy obracają się do przodu w zależności od kąta patrzenia. Eksperymenty w Wielkim Zderzaczu Hadronów wskazują, że cząsteczki subatomowe obracają się w lewo, czyli w przód. Zaczyna to wyglądać, jakbyśmy żyli w lewostronnym wszechświecie. Dlaczego więc tak ciężko znaleźć otwieracz lub taśmę mierniczą dla osoby leworęcznej? Nie wiem, to tajemnica.